Cześć i czołem, witam Was serdecznie na dobrerowery.pl i idę właśnie do sklepu, żeby nagrać dla Was kolejny temat, który sami wywołaliście w komentarzach, czyli porozmawiamy sobie dzisiaj o rowerach fitness na konkretnym przykładzie, na przykładzie Gianta Fast Road i odpowiemy sobie na pytanie, czy da się zrobić z fitnessa szosę albo gravela, czy to jest opłacalne i czy to w ogóle ma sens. Rower, który dzisiaj będzie bohaterem odcinka, to Giant Fast Road Advanced 2, czyli Fast Road już na karbonowej ramie. No i rower, który jest w ofercie Gianta już od długiego czasu i jest rowerem, który wbrew trendom utrzymuje się ciągle w ofercie i ma swoją stałą grupę fanów i zwolenników. Jest to rower fitness w wydaniu XXI wieku, tak bym powiedział, czyli pokazuje to, w jaką stronę teraz te rowery poszły, jakie możliwości dają i faktycznie patrząc na ten rower na pierwszy rzut oka, wiele osób może w nim zobaczyć pewne elementy, które aż się proszą o to, żeby tutaj potem pójść w stronę gravela i szosy. I mogę Wam od razu zdradzić, że to wcale nie jest niemożliwe. Natomiast osobnym tematem jest to, czy jest to opłacalne. Fast Road Advanced 7299 zł w tym wariancie. No i w tej cenie otrzymujemy oczywiście, tak jak mówiłem, karbonową ramę i widelec. Rama o geometrii bardzo komfortowej szosy. Już sam rzut oka na bardzo wysoką główkę nam pokazuje, jaka tu jest pozycja za kierownicą. Ten rower jest jeszcze bardziej zrelaksowany, jeżeli chodzi o pozycję, niż na przykład seria Content AR, do której pewnie wiele osób będzie ten rower porównywać. No i troszeczkę za sprawą tego, że mamy tutaj karbonową ramę i widelec, cierpią inne elementy, ale o tym za chwilę. Rama ma standardowo dwa mocowania do koszyków na bidon, co jest też myślę, że ważne z punktu widzenia potencjalnej adaptacji tego roweru i tak naprawdę jest skonfigurowana tak, żeby dało się tym rowerem normalnie jeździć na troszeczkę dłuższe trasy, czyli nie jest to rower, który z każdej strony nam krzyczy, że jest rowerem do miasta, ma jedno mocowanie do koszyka na bidon i w sumie to nadaje się tylko do tego, żeby nim jeździć gdzieś z punktu A do punktu B po mieście, a nie traktować go jako normalnego roweru trochę bardziej sportowego. To jest tutaj możliwe. Mamy oczywiście wewnętrzne prowadzenie przewodów, jak widać, mamy przednią przerzutkę mocowaną w systemie Direct Mount, czyli jest ona tutaj przykręcana bezpośrednio do ramy na takim haczyku. Można to odkręcić, jakbyście chcieli jeździć z jednym blatem, to można sobie zostawić taką gładką rurę podsiodłową. Mamy osprzęt Shimano Tiagra i jest on dość specyficznie zestrojony. Znaczy ja przywykłem do tego, że w rowerach fitness jednak stopniowania napędów są bardziej delikatne. Tutaj mamy korbę 50-34 i kasetę 11-34, więc no, te przełożenia są takie jak w rowerach szosowych Endurance, czyli wcale nie są jakoś ekstremalnie lekkie. Mamy już, co ważne, sztywne osie w tym rowerze, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Także tutaj, jeżeli dalej idziemy w stronę adaptacji tego roweru, to mamy tutaj element, który jest już spoko. No i cóż, mamy hydrauliczne hamulce, mamy możliwość mocowania podpórki, zintegrowane mocowanie tutaj się w tym rowerze też jeszcze znalazło, więc jeżeli byście nie chcieli iść w tę stronę sportową, tylko bardziej miejską, to taka możliwość jest. Mamy możliwość mocowania błotników chociażby. Mamy tutaj karbonową sztycę Diffuse, czyli sztycę o przykroju litery D. Giant reklamuje ją jako bardziej komfortową, lepiej pracującą. Mamy siodełko o też takim dość modnym dzisiaj, krótszym profilu. Dzisiaj siodełka te okołoszosowe stają się krótsze, a troszeczkę bardziej szerokie i takie też jest to siodło. Zresztą wygląda bardzo, bardzo przyzwoicie i nie trąci nam tutaj taniością. Zresztą jest siodłem dość twardym, na co warto zwrócić uwagę. Twardym jak na standardy rowerów rekreacyjnych. Oczywiście jak na siodła szosowe, to jest to siodło moim zdaniem dość komfortowe, natomiast jeżeli byście przesiadali się na tego typu rower, na przykład z jakiegoś trekkinga albo tego typu roweru, no to będzie siodło dla Was twarde. Kokpit tutaj jak to w rowerze fitness, czyli rower, który wygląda nam na szosowy, ale mamy normalny, nazwijmy to taki crossowy wspornik kierownicy i mamy prostą kierownicę, chwyty ergonomiczne, dość twarde zresztą, na co warto zwrócić uwagę, no i manetki Tiagra pod prostą kierownicę, układ 2x10, no i hamulce Tektro. Nie ma tej hamulców Shimano, mamy hydraulikę od Tektro, no czyli co by tu nie mówić, oszczędność. Hamulce Tektro często pojawiają się jako element oszczędności w wielu rowerach. W przypadku rowerów MTB podkreślam, że są moim zdaniem zbyt słabe. W przypadku tego typu roweru one robią robotę. Natomiast jeżeli tu by było Shimano, to uważam, że i obsługa tych hamulców byłaby prostsza, dostępność części byłaby większa i możliwości rozwoju też byłyby większe. Jeżeli chodzi o koła, mamy tutaj
standardowe koła Gianta pakowane do tańszych rowerów szosowych, czyli koła, których plusem jest to, że są przynajmniej dość wytrzymałe, natomiast minusem jest to, że są ciężkie, to bardzo ciężkie. No i też nie da się ukryć, że w ich przypadku przez długi czas pojawiał się problem z luzami na konusach z tyłu. Słuchajcie, wiecie już, co oferuje konkretny rower fitness, czyli Giant Fastroad. Teraz pytanie, jak to jest z tymi możliwościami tego typu rowerów i przeróbek na gravela czy na szosę? Prawda jest taka, że musimy sobie zacząć od tego, że ja wcale nie uważam, że tego typu rowery są bez sensu i że są złe i że ja mam coś przeciwko tego typu rowerom. Tak naprawdę cały ten materiał jest raczej po to, aby powiedzieć Wam z własnych doświadczeń, że warto naprawdę dobrze się zastanowić nad wyborem roweru fitness, bo z moich doświadczeń wynika, że wybitna większość osób, która kupuje tego typu rower, prędzej czy później wraca do sklepów albo zaczyna szukać na różnych forach internetowych, albo jak tego typu rower sprzedać i kupić szosę czy gravela, albo jak tego typu rower przerobić na szosę. I oczywiście tego typu przeróbka jest możliwa. W przypadku nowych fitnessów nawet jest prostsza niż kiedyś, ponieważ mamy już hydraulikę i mamy też po prostu szosowe grupy z dopasowanymi do nich szosowymi manetkami dopasowanymi do prostej kierownicy, a nie tak jak kiedyś, że mamy jakieś miksy komponentów MTB i dziwne hamulce, które ciężko potem zgrać z klamkomanetkami szosowymi. Problemem są wyłącznie koszty. Ten rower kosztuje 7299 zł. Ma na pokładzie Tiagrę. Powiedzmy, że jakiś rabat na niego jesteście w stanie gdzieś tam wyciągnąć, chociaż w tym roku jest to dość problematyczne. No i chcecie taki rower przerobić sobie na szosę czy na gravela. Czyli musicie kupić kierownicę. Powiedzmy, że 300 zł minimum, żeby to miało ręce i nogi. No chyba, że coś używanego dorwiecie, to wtedy faktycznie da się trochę zejść z ceny. Natomiast największym problemem są klamkomanetki, bo musicie sobie kupić klamkomanetki szosowe Tiagry pod hydraulikę, czyli koszt tego wszystkiego to już jest około 1000 zł, troszeczkę poniżej 1000 zł klamkomanetki, w zależności od tego, jak teraz ceny i jak dostępność, bo dostępność klamkomanetek jest w tym roku po prostu tragiczna. No i tak naprawdę do ceny tego roweru już macie dorzucone pewnie koło 1000 albo ponad 1000 zł. Puenta jest tutaj, słuchajcie, taka, że rower fitness to rower dla kogoś, kto jest naprawdę bardzo mocno świadomy tego, czego chce. Jeżeli gdzieś tam z tyłu głowy świta Wam myśl o tym, że kupicie sobie taki rower po to, żeby za jakiś czas przesiąść się na gravela czy na szosę, na rower po prostu z barankiem, albo przerabiać taki rower i myślicie o tym, że to będzie opłacalne, to nie będzie opłacalne. To będzie wykonalne. Coraz częściej w nowych fitnessach jest to nawet prostsze niż kiedykolwiek wcześniej było, ale też ceny części są coraz wyższe i tego typu upgrade albo po prostu zmiana będzie po prostu Was sporo kosztowała. Na pewno finalnie będzie to po prostu mniej opłacalne finansowo niż kupno od początku gravela, nawet takiego z komfortową geometrią albo szosy. To zależy od tego, czego od tego typu roweru oczekujecie. Więc weźcie to pod uwagę, bo po pierwsze, z jednej strony tego typu adaptacja będzie wymagała sporej kwoty pieniędzy, jeżeli będziecie chcieli to zrobić, a po drugie, jeżeli myślicie, że kupicie tego typu rower i go odsprzedacie za chwilę z niewielką stratą i kupicie sobie gravela i szosę, to też nie będzie to takie proste. Oczywiście w tym roku generalnie rzecz biorąc rowerów brakuje, więc wszystko się łatwo sprzedaje tak naprawdę, a często nawet można sprzedać rower za więcej niż się go kupiło na przykład rok temu, ale jeżeli ta sytuacja będzie się trochę normowała i w normalnych warunkach rynkowych rowery fitness od lat nigdy nie były tak popularne jak rowery gravel czy szosa i po prostu zapotrzebowanie na nie jest niższe. To z jednej strony sprawia, że sprzedaż trwa dłużej, a z drugiej strony sprawia też, że sprzedaż za cenę, która nas interesuje, też jest po prostu trudniejsza. Więc rower fitness to może być fajny rower, szybszy niż rower crossowy, szybszy niż jakiś rekreacyjny MTB czy jakikolwiek inny rower. Może być wygodniejszy, zwłaszcza na krótszych dystansach niż rower szosowy. Natomiast trzeba być świadomym też ograniczeń tego roweru i trzeba być świadomym tego, że jeżeli to miałby być środek do dojścia do roweru szosowego czy gravela, to po prostu nie będzie to zbyt opłacalne. Jeżeli nie macie specjalnych oporów naprawdę przed barankiem, tylko chcielibyście po prostu trochę sobie ułatwić ten okres przejścia z zwykłej kierownicy na kierownicę typu baranek, to nie ma się co baranka bać, lepiej od razu spróbować swoich sił właśnie z gravelem czy z szosą. Zresztą dobrze po prostu wcześniej przetestować, spróbować, przejechać się w fajnym sklepie rowerowym, zrobić jakąś rundkę, zobaczyć, jak się nam na różnych tego typu rowerach jeździ i po prostu wtedy podjąć trochę bardziej świadomą decyzję odnośnie tego, co my potrzebujemy, w jaką stronę my zmierzamy w ogóle rowerowo. Mam nadzieję, że Wam ten poradnik pomógł, że już po pierwsze wiecie, co oferuje Giant Fastroad, a po drugie, że troszeczkę bardziej rozumiecie to, z jakimi kosztami trzeba się liczyć, dokonując adaptacji roweru fitness na rower gravel czy na szosę i kiedy to ma sens, a kiedy tego sensu nie ma. Jeżeli macie jakieś pytania w tym temacie, oczywiście zachęcam do zadawania ich w komentarzach, a my się wkrótce oczywiście widzimy przy okazji kolejnego filmu. Na razie.